Hej ludziska, z tej strony Donner, tam w kolejnym odcinku z Mafii Trójeczki. Jest to też drugi odcinek z tego dodatku, który nosi nazwę Faster Baby w języku angielskim. W języku polskim jest to Gaz do Dachy. Obecnie naszym celem jest dołączenie do MJ'a i Roxy, a misja nazywa się Nigdzie nie jest bezpieczniej. Czas się wynosi z gminy Sinclair. Czas się wynosi z gminy Sinclair? To brzmi tak, jakby to miało być jakieś zakończenie tego dodatku i mam nadzieję, że tak rzeczywiście nie jest. Ponieważ teraz ten odcinek nagrywam zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka i nie wiem jeszcze jak długi jest ten dotyk, ale kurde, trochę byłoby śmiesznie, jakby się okazało, że jest tak krótki. Wydaje mi się, że on będzie pewnie porównywalny długością dodatków, które były w Mafii dwójeczce i rzeczywiście mam nadzieję, że tak jest. Tutaj nikt mi z was nie pisał przed ogrywaniem tych dodatków, jaka jest jej długość, sam tego też nie sprawdzałem, więc nie wiem, ale teraz kurde, po przeczytaniu tego opisu misji raz jeszcze, wydaje mi się, że to może być już kurde finał jakiś czy coś. I obym tutaj się mylił. Mam szczerą nadzieję, że tak właśnie jest, bo byłby przypał, gdyby to już miał być koniec. Jeszcze dodatek się nie rozkręcił zbyt dobrze, a tu już kurde ostatnia misja jakaś by była. Trochę słabo. No ale nic, dojechaliśmy na miejsce, pogadajmy z postaciami. Już sobie z nią pogadamy, tylko weźmy jeszcze apteczkę, bo trochę cierpię na ich brak. Hey, Andy gonna be okay? Well, lucky for him, yours truly has a bit of field medicine training. Can't thank my old man for that. Gonna ride with MJ, do my best to keep him comfortable. Well, y'all better haul ass. Only a matter of time before Slim and his boys sniff this place out. Let's roll, Roxy. Shit. The folder. Can you grab it from the house? Sure thing. I'll meet you back at Laveau's with it. Okay. Weź teczkę. Mam nadzieję, że to nic się nie oddupcy, jak my wejdziemy do tego domu. Bo takie jakieś to trochę dziwne, że o, teczki zapomniałam. Możesz po nią pójść, ja tutaj zostanę, poczekam. No. Zobaczymy. Chociaż oni tak będą jechali sami, my mamy do nich dołączyć. Tak przynajmniej wnioski z tego dialogu. Więc chyba tutaj się mylę i nic się nie wydarzy złego. Mam taką nadzieję. Zanieś teczkę głosowi. No już samochodu nie słyszę, więc raczej odjechali. A jednak, coś się musiało wydarzyć. Och, jak ja te gry znam, chociaż myślę, że coś się im stanie, niekoniecznie mi. Why not hand you over to my friends here? Let them take the time with you. Looks like your cracker-ass friends decided to bust out the Halloween costumes, eh, Slim? Didn't I tell y'all this one was special? Your people split, boy. Sure, they might have gotten a few witnesses out of St. Clair. But this. This is what's really important. Without it, it's just gonna be the word of some goddamn niggas against the word of a God-fearing white man. After it's all said and done, hell, I'll probably get elected governor. Glad to see you haven't lost your ambition. You know what the problem with you people is? You still think you can win. That you got something to win. But it ain't never gonna come to pass. Once a filthy nigga, always a filthy nigga. Go on. Have your fun. Hold still, motherfucker. Goddamn, where'd that come from? Kurde. A serio nie da rady strzelić tamtego typa. Zabij albo zginiesz. Brutalnie, ale podoba mi się.
Remember, we need him alive. A dobra, to już wiem, dlaczego w niego nie strzela. Chociaż mogę mu strzelić w nogę równie dobrze, ale nie to nie. Przyjemnie się strzela z tego pistoletu. Wreszcie korzystam z jakiegoś pistoletu, który nie jest pistoletem z tłumikiem. Także strzela się oczywiście przyjemnie. Dajcie mi jeszcze karabinek, kurde, czemu by nie? Chociaż tak nadal zostaje z pistoletem. Muszę sobie z niego trochę więcej postrzelać. No dobra, tam był ten chudy, także... A, w nogę chciałem go strzelić, strzeliłem go trochę w dupsko, ale i tak nie zareagował. Domyślam się, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby go złapać, chociaż kto wie. Znów dostał w nogę. Aj. Masz hedzika wreszcie, który siadł. Strzeliłem innego typa, w którego nawet nie celowałem. Niech będzie. Może być. Pięknie. Mam nadzieję, że jej się nic nie stanie. Oho, wow! Co się tutaj dzieje? Nawet nie mam czasu zareagować. Pięknie. Przyjemnie się strzela z tego pistoletu. Bierzmy jeszcze apteczunię. Przyda się na potem. Skoro mogę chyba 5 nosić, albo nawet 6 może już mogę nosić ich, to tym bardziej warto zabrać kolejną. I wypada też postrzelać teraz innej pukawki, bo do tamtej już trochę amunicja mi się kończy. Dobrze, w tą stronę mam iść. Okej. Spoko, to jest normalne. I co, trafię mu w głowę? Dobra, nieważne. Łop ma chyba głowę Robocopa. Ach, ta Mafia 3. Kurde, naprawdę ubolewam, że ta Mafia nie została bardziej dopracowana. Te błędy mega psują imersję, mega psują te misje, wrażenia ogólne z gry. Oj, słabo, słabo ludziska, tutaj muszę przyznać. Skoczmy sobie, dobrze, ta kamera znowu się pojawia, bo tak to by nie przeskoczył. Miałem zdecydowanie za niską prędkość. Dobra, trafiłem tam. Okej. Ej, teraz zauważyłem, że w lusterku była pokazana... pokazana ta animacja jakby, gdzie oni, wiecie, jakby... Zresztą cofnijcie sobie film i będziecie widzieli, jak ci policjanci właśnie, którym przebiłem opony, pojawili się w tylnym lusterku. Jakby to był jakiś filmik, tylko że bardzo słabej jakości, bo to lusterko właśnie niestety taką jakość ma. O-o! Dobrze, to znowu była oskryptowana akcja. Jedź. Tak, oni sobie tutaj pracują jakby nigdy nic, w ogóle nie zwracam na nas uwagi, nie? To jest całkowicie normalne to, co się tutaj dzieje. Ach. Nieważne, już skończyłem narzekać. Więcej się to nie powtórzy. Nie, na pewno się powtórzy. Ale sami widzicie, no, mam tutaj prawo właśnie trochę ponarzekać sobie, bo... No kurde, ta gra jest z 2017 roku. 16, dobra, ale dodatek na pewno pojawi się w 17. Albo nawet 18, nie wiem. Nie dam mu przestrzelić tam rady opony. Co ja będzie właśnie, nie dam rady mu przestrzelić opony, to chciałem powiedzieć. I to miało być pytanie.
Chłopca zęby dwa stracił. Nieźle. Dobra, jednego. Anything. But letting you live, making you answer for the shit you've done. That's where the change begins. Besides, you gotta figure, being a wild, racist cops gonna make you real popular on the cell block. Nah. I know people. I know powerful people. I ain't going nowhere. Time we get the hell out of Sinclair Parish. We should get on up back to my dad's place. He gonna be happy to hear about Slim. Slim boys is coming up on us. Okej, mam przeczucie, że rzeczywiście ten dotyk już może się zbliżać ku końcowi, skoro mamy tego chudego dorwanego, no nie wiem, no chyba, że coś tutaj się nagle stanie, że wiecie, on ucieknie jakoś nam, ale nie zapowiada się raczej na to. To, co teraz mnie zdziwiło, to fakt, że nie jestem w stanie skorzystać z powolnienia. Jakimś cudem jest one wyłączone w tym momencie. Nie wiem dlaczego. Nie do końca rozumiem, ale no spoko. Tak sobie to gra wymyśla, więc niech i tak będzie. Jakoś dam radę nawet bez tego spowolnienia sobie tutaj poradzić. Dużo jest tutaj takich właśnie uliczek, zakamarków, w którym mogę się poruszać, albo tym trawskiem, pomiędzy drzewami, jechać torami, także oczywiście jakoś im ucieknę w miarę bezpiecznie, myślę. Tak mi się przynajmniej wydaje właśnie, że w miarę bezpiecznie. Nie bój się, nikt ci nie rozwali w wozu. Czekajcie, tylko jeszcze zobaczę. No jasne, że mogę tędy jechać. Wolę to sprawdzić, ale nie ma najmniejszego problemu. Czyli dowolność tu jest całkiem spora. Dużo gwin siedzi na dupsku. Fuck. No takiego murku niestety nie rozwalimy tym wozem. Nie ma się co dziwić. Byłem pokaźnych rozmiarów. O, ale z tego skorzystam. What the fuck? Jakim celem ten gość w tyle nie wypadł? Nie wiem, jak to się stało. No raczej. Watch the paint, watch the paint. Where do you want Slim? I'm thinking of him. Go and check in with my dad. He need to know what's going on. Son, sooner or later you're gonna have to learn how to duck. Beaumont. He's still breathing. His ass is out in the garage. Roxy handled herself all right? Shit. She was better than all right. That girl is bad, Laveau. Uh-huh. Well, you did your part. So you gonna stick around? We could use your help. Just saying. You always got a place with us, Lincoln. It was nice seeing you again, Laveau.
Sooner or later, you're gonna have to live your life again. Don't forget that. Serio, to będzie już koniec dodatku? Come in. Hey, and now, just wanted to say, you okay? Yeah. So, actually, no, I ain't okay. Part of me wonders if any of this gonna even matter. We take out that motherfucker Slim, and all I see is pain, ugliness in the world. Someone once told me, if all you look for in the world is evil, it's all you're ever gonna see. Truth is, Roxy Laveau, you are one of the brightest lights I have ever known. Don't let the world take that away from you. Dance with me. Okay. I don't really did. Come on to me. Okay. Maybe just one. So, if I'm so bright, then what are you? I'm not sure I can answer that. You sell yourself too short. You do. You think all you got is brute force. But there'd be a light inside you too. Lincoln Clay. How you know that? Well, because you here dancing with me. Roxy. To follow your heart. Yeah. You follow your heart. Okay. I know. Co tam było napisane? O, Lassiter Nightcrawler jest odblokowany. Fajnie, bo to jest dobry pojazd. MK1020 z tumikiem. Też fajnie, że jest odblokowane. I co naprawdę, to jest koniec tego dodatku? Nie. Porozmawiaj z MJ-em, dobra. Aha, zielarstwo, okej. Okay. Czyżby to było coś bardziej pobocznego? Albo może jakiś drugi wątek tego dodatku. Nie, zaraz, misja opcjonalna tu jest i tu jest misja... Misja opcjonalna, dobra. Czyli rzeczywiście chyba wątek główny jest zakończony w tym dodatku. Chyba, że to jakoś się dzieli na... Nie wiem. Nie, tutaj mamy, czekajcie, obywatelka postawa. Chudy jest za kratkami, a ludzie, którzy dla niego pracują nadal, coś chcą znaleźć, w jakiś sposób, aby ich powstrzymać. Dowiedz się czegoś więcej na temat niektórych mieszkańców Sinclair, którzy potrzebują twojej pomocy po aresztowaniu Chudego. I tutaj mamy porozmawiać z MJ-em, który jest zainteresowany ruszeniem ze swoją hodowlą. Okej, ale tak, to jest wszystko właśnie w opcjonalnych rozdziałach. No a wcześniej właśnie tutaj mieliśmy to zapisane w rozdziałach opowieści, czyli rzeczywiście, jeśli chodzi o ten dodatek, to prawdopodobnie są zakończone. Teraz mamy tylko i wyłącznie opcjonalne rzeczy związane z tym dodatkiem. Słabo, kurde. Naprawdę, myślałem, że on będzie dłuższy. Nie, tak pozytywnie mega się wypowiadałem na jego temat, ale teraz to już sam nie wiem, kurde, co o tym myśleć. Ani się ten dodatek nie zdążył rozkręcić, a już się skończył. Still trying to get things up and running again. Already got vultures at the farm trying to pick over my old operation.
You need any help? Maybe I'll take you up on that offer to partner up. If you're interested, we could build something here, man. I can think of tougher hustles. Fuck MJ. Let's get New Bordeaux high. Cieplarnia. Uprawiaj marihuanę w swojej cieplarni i sprzedawaj towar cenem Nowym Bordeaux. W miarę zdobywania kolejnych odmian i rozszerzenia swojej operacji zyskasz możliwość ulepszenia i usprawnienia swojej szklarni. Co wy gadacie? MJ jest twoim głównym kontaktem w operacji cielarskiej. Sprzedaj dostarcza dostatecznie dużą marihuanę, a MJ zapewni ci okazję do zwiększenia poziomu cielarskiego oraz nowe odmiany marihuanę do sadzenia. Osiągnij maksymalny poziom cielarstwa, aby otrzymać specjalną nagrodę od MJ-a. That'll get us on our way to a first class. Ja sobie robicie chyba. Right now, we need to focus on getting some buds planted. Poważnie? Sadzenie marihuany, co? Aby rozpocząć uprawę, odwiedź cieplarnię, a następnie na stole roboczym wybierz odmianę, którą chcesz zasadzić. What the fuck? Używaj stołu roboczego do sadzenia marihuany, kupowania ulepszeń i usprawnienia operacji zielarskiej. Co? Co wy gadacie? Poziom zielarstwa 1. Nieposadzona. Aha. Dzięki tym ulepszeniom cieplarni będziesz mógł uprać lepszą trawkę szybciej. Spoko, zanżaj i zbieraj plony. Zasadź, zbierz, nawieś, przesadź. Ja pierdzielę, czy im chciał coś takiego wymyślać? Sativa, indica, ruderalis, dzika trawka. Spoko. No, to jest jedna opcja, więc oczywiście bierzemy. Odmiana posadzona. Ulepszenia. Donice. Podstawowa. O, ulepszona mamy. Tutaj jedną, ulepszona druga. Ja pierdzielę. Dobra, wiecie co, ludziska, pobawmy się. Dajmy ulepszenie pierwsze, a drugie jest zablokowane. No nic, pierwsze ulepszenie już mamy. Oświetlenie. Nie da rady. Woda. Wymagany poziom trzeci. Nie da rady. Klimatyzacja. Nie da rady. Nawóz. Nie da rady. Okej. Najważniejsze, że jesteśmy w stanie zrobić ulepszenie pierwsze. Nie wiem, co ty myśleć. Serio, zdziwiony jestem. Tu jest już uprawiana roślina. Przesadź. O! Nie. Anuluj. Boże święty. Już prawie za szybko kliknąłem. Bez zastanowienia. No i co? Z tobą mam pograć znowu? No co, zabawiliśmy się, zostawi jakieś dzieci, którego treści liczyliśmy, ale Lincoln się uśmiechnął. I co, to jest jej koniec? No nieźle. Ulepszenia 5 na 17. Cena początkowa. Postępy wegetacji 1%. What the hell? Nie wiem, ludziska, co ty myślę. Serio. Nie mam pojęcia, co ty myśleć. No nic, zakończyliśmy główny wątek tego dodatku, więc chyba tutaj też zakończymy sobie odcinek. Nie wiem właśnie, jak dużo jest misji pobocznych w tym dodatku. Nie wiem, czy to jest jedna misja opcjonalna, czy jest tego więcej, więc po prostu zróbmy tak, że ja sobie tutaj zakończę ten odcinek. I może następny odcinek też będzie właśnie nosił tytuł, nie wiem, na przykład gaz do dechy 3x3 albo nie wiem, 3x4 czy coś takiego. Wiecie, chodzi mi o numerację odcinków. Bo nie wiem właśnie, jak to teraz zapisywać, bo chciałem właśnie sobie oddzielnie zrobić DLC-ki, oddzielnie właśnie rzeczy związane z oryginalną Mafią Trójeczką. No ale tutaj mamy teraz te misje opcjonalne i nie wiem do końca, jak to wszystko, wiecie, nazywać w odcinkach i tak dalej i tym podobne. No takie zagmatwania zagrajmerskie. Ja zawsze jestem na tym punkcie mega uczulony i chcę mieć to wszystko w jak najlepszym nazewnictwie, więc po prostu tutaj zakończę ten odcinek. No i zobaczymy, może właśnie kolejny odcinek będzie odcinkiem jakby jeszcze jednym poświęconym stricte temu dodatkowi. Być może zrobimy sobie część zadań z tego dodatku, czyli na przykład to zadanie, może jeszcze jakieś inne się pojawi, zrobimy też. A potem weźmiemy się za rzeczy z fabuły. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo tak jak mówię, dla mnie to jest gra na ślepo, bo nigdy dodatków nie ogrywałem, więc nie wiem, czego się mam spodziewać. Więc tak właśnie wam stwierdziłem. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek i następny odcinek jest odcinkiem niewiadomą na ten moment dla mnie. Być może wy już tam coś po tytule jesteście bardziej ogarnięci w tym i wiecie, czego się spodziewać następnym razem. Jeszcze tego nie wiem, więc jeszcze raz, ludziska, dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, na przykład, jeśli komentarz zostawcie suba. No i do usłyszenia w następnych odcinkach z Mafii Trójeczki.
Trzymajcie się, cześć.